Cześć, przepraszam, że nie odbierałem, ale mieliśmy spotkanie w sprawie Tamary. Przerwałam ci spotkanie? To leć tam natychmiast. Ale nie, spokojnie, już skończyliśmy. A ja mam newsa. Dariusz uważa, że Tamara może wyjść z aresztu jeszcze dzisiaj. Cudownie. Dziękuję. No, jeszcze nie ma za co, a poza tym to nie jest tak do końca tylko moja zasługa, ale Buziaka chętnie przyjmę. Mhm. No dobra, to teraz mów, co się dzieje, bo pisałeś, że pilne. Nie, przesadziłam. Ty zajmujesz się poważnymi sprawami, a ja tylko zawracam ci głowę. Ej, a ty nigdy mi nie zawracasz głowy. No mów, co się dzieje. Nie, nic, naprawdę. Hanuś, wiesz, że nie umiesz kłamać? Mów. No dobrze, ale nie tutaj. No to chodź na kawę. No dobra, to co, latte? I niech zgadnę... Ciacho. Dwa ciacha? Nie, Daniel, dzięki. Ja nie mam apetytu. No dobra, to teraz się zaczynam naprawdę martwić. Co się dzieje? Na pewno nic cię nie łączy z Elizą? Matko, myślałem, że chodzi o coś poważnego, no. A to nie było poważne? Hanuś, przecież ja ci mówiłem, byliśmy ze sobą bardzo krótko. To było dawno i nieprawda. Szkoda, że twoja mama tak nie uważa. Moja mama rozmawiała z tobą o Elizie? Uważa, że będzie lepszą dziewczyną dla ciebie niż ja. Tak ci powiedziała? Tak, i chciała dać mi za to kasę, żebym się od ciebie odczepiła. Nie, no ty sobie jaja robisz, a ja się prawie dałem nabrać. Ty mówisz poważnie? Nie, niemożliwe. Daniel, ja nie chcę więcej kłopotów. Ja mam naprawdę dość zawirowań. Nie, Hanuś, ale nie ma żadnych zawirowań. Ja nie wiem, o co chodzi, ale to są jakieś bzdury. Wiesz co, dobra, zadzwonię do niej od razu i wyjaśnię tę sprawę, okej? Okay? Mamo, proszę cię, odzwoń do mnie jak najszybciej, dobrze? Musimy pogadać. Na razie. Ania, ja wyjaśnię tę sprawę i wszystko będzie dobrze. Kocham cię. A teraz idę nam po kawę. Albo nie. Gorącą czekoladę. Ona ci zawsze humor poprawia, co?